Wow! Siemanko, witajcie na kanale WaterJet Support. Odcinek mikołajkowy. Przygotowaliśmy dla ekipy słodką niespodziankę. Będzie to ciasto, które zostało przygotowane przez piekarnię u Wołka. Pozdrowienia dla ekipy. Dziękujemy za takie przepysznie wyglądające ciasto. Oczywiście, jakby to nie inaczej, pokroimy je na maszynie WaterJet na kawałeczki, na różne wzory. Ale zanim to się stanie, pokażę Wam, jak ono wygląda. Przepięknie udekorowane ciasto z chyba z nadrukowanymi logotypami Jet System i Omax. Kurczę, aż żal kroić takie arcydzieło. Pytanie, zagadka. Co się stanie, gdy podłożymy to ciasto pod strumień wody? Rozleci się, rozciamcia, czy ładnie nam pokroi? Za chwilę to sprawdzimy. Zostawię ciasto na zewnątrz na kilkanaście minut, niech się schłodzi, bo jest bardzo takie, widzicie, kremowe. I wtedy spróbujemy je przeciąć. Torcik mamy na stole, gotowy do cięcia. Kamil przygotował cały schemat cięcia, tak to będzie wyglądało mniej więcej. Takie tam kwadraciki, trójkąciki, prostokąciki. I to dziewczyny wyczuły, co się święci, bo przyjechały tutaj. Ktoś tu zniknął za kolumną. Oczywiście będziemy ciąć samą wodą, bez garnetu. Wiecie, aby garnet nie wpadał w zęby. Kamil, nie powiem, co robisz. No. Dawno bym miał to poświęcać. Ja wiem, że jesteś młody, się uczysz, ale to już powinno być dawno zrobione. Kierownik, a jak ty to przymocowałeś, tą blatę? Nie przymocowałem. No jak nie, a jak to odczuwnie? A powiedz mi z ciekawości, jakim materiał wpisałeś? Tort. Tort? Mamy takie coś? Mamy. Tort, piernik. Tort, piernik, chałka. No kurde. My wszystko, Kamil, potrafimy zrobić na tych maszynach, prawda? Wszystko. Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba chwileczkę poczekać. Ciasto wygląda na pocięte. O. Ciekawe, co ma w środku. Ulala, czekoladka, te sprawy. Tutaj wycięliśmy na takie trójkąciki. Jeszcze trzeba coś wymyśleć tutaj. Jest? Możesz się zatrudnić w cukierni. Jest? Wow. I tak, żeby to wykroić po prostu normalnie. Ładne. Z precyzją chirurga. Dla panów prezesów wytniemy tutaj perełkę, takie kółeczko do tego trzykolanowego ciasta. Oto efekty naszego cięcia. Tutaj mamy serduszka, okejkę, logo Omaxa. Tutaj taki torcik. Tutaj trójkąciki. Większy torcik. I takie kwadraciki. I jadę zawieźć to do biura teraz. Małe sprostowanie. Logo, które wycięliśmy, było to logo Maxiema, nie Omaxa. Kilka słów o cieście. Pyszne, piernikowe, przełożone marmuladą. Teraz jadę rozwieść je wszystkim w biurze. A my się teraz żegnamy i do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!